Dzień dobry, witamy i zaczynamy program Kawa czy Herbata. W swoich wakacyjnych wędrówkach program zatrzymał się dzisiaj na chwilę w Lublinie. Szczerze mówiąc, od dłuższego czasu czekaliśmy na tak piękny poranek. Ten poranek jest wyjątkowo czarowny. Wczoraj urzekł nas już wieczór na uliczkach Lublina. Dzisiaj jesteśmy oczarowani cudownym porankiem. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że właśnie Kawa czy Herbata w Lublinie gości, bo no tak się nieskromnie może powiem, że będę tak troszeczkę rolę gospodyni tutaj pełniła, dlatego chciałabym pokazać Wam i Państwu przede wszystkim najpiękniejsze zakątki Lublina, a jest co pokazywać. No, pierwsze pytanie, tak wcześnie zaczyna się życie rzeczywiście w Lublinie o 6 rano? Tłum ludzi, jarmarki, stragany, wszystko? Oczywiście. Cały jarmark rozpocznie się wprawdzie 15 sierpnia, ale już dzisiaj szalejemy, bo jak tacy wspaniali goście, czyli Kawa czy Herbata jest u nas, to zaczynamy. O jarmarkach będziemy mówić, dlatego że Lublin to miasto jarmarków. Rafał Koza-Koziński, Michał Karapuda, ale dzisiaj pewnie nikt was nie pozna, nawet z waszych znajomych, bo jesteście przebrani za kogo? Ja jestem trefnisiem, czyli błaznem średniowiecznym, jakby w nawiązaniu do XV-XVI wieku, kiedy to Lublin słynął z jarmarków, gdzie tu się spotykał zachód ze wschodem. Wtedy to miasto bardzo się rozwinęło, przyjeżdżali tu kupcy, mówię, i ze wschodu, i zachodu, wymieniali towary, i z północy, i z południa. Przecinały się tutaj dwa szlaki i jakby wracamy do tej tradycji. W dniach 15-19 sierpnia Jarmark Jagielloński, wielkie wydarzenie, gdzie będzie 300 kupców i z Ukrainy, i z Białorusi, i z Hiszpanii, Portugalii. A trefnisz czym się zajmował kiedyś? Trefnisz zajmował się błazenadą po prostu, rozśmieszał ludzi, by to nie mylić ze Stańczykiem Królewskim, którego pewnie wszyscy kojarzą. Chodził, był kolorowym człowiekiem i jakby rozśmieszał ludzi, bo na jarmarkach tak samo, oprócz tej części handlowej, zawsze by było to spotkanie pomiędzy ludźmi, wymiana poglądów i tak samo i wielka zabawa, uczta. Ten strój, który podziwiamy? Ja jestem mieszczaninem. To, że jesteśmy na tak pięknej starówce tu w Lublinie, to pozostałość po czasach świetności Lublina, XV-XVI wiek, to moment, kiedy Lublin obok Krakowa i Gdańska był jednym z najważniejszych miast. Dzisiaj chcemy także przy okazji jarmarku przywołać trochę tą tradycję i sprawić, żeby Lublin stał się ważnym punktem na szlaku z Europy Zachodniej do Europy, a właściwie nawet Azji. I z powrotem. Lublin jako brama na wschód, Lublin jako miejsce, gdzie przecinają się nie tylko szlaki handlowe, ale także szlaki kulturalne, gdzie można spotkać wszystko to, co najlepsze na wschodzie i na zachodzie. Panowie, ten jarmark, na który tutaj już czekamy, Jagielloński, to będzie raczej wydarzenie handlowe czy kulturalne? I takie. Będzie około 300 wystawców, ale będzie i też 200 artystów ulicznych, których przed chwilą widzieliśmy, kuglarzy, ale i teatry, i koncerty, i wiele widowisk historycznych i oprowadzanie po świątyniach lubelskich, które są namacalną pozostałością z tamtego okresu świetności Lublina. Także tu bardzo wiele wydarzeń. To nie jest tak, że tylko handlujemy i kupujemy. Ale będzie można coś kupić. Będzie można kupić. Będzie można lubią kupować. Za nami za chwilę zobaczymy to, co będzie można, między innymi to, co będzie można kupić tutaj. A ja dodam tylko, że jarmark to także coś więcej niż wydarzenie handlowe. To także wydarzenie kulturalne, ale także wydarzenie polityczne. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele z 9 krajów. Będziemy tu rozmawiali o naszej wspólnej Europie. Mamy nadzieję, że to rozszerzenie Unii, na którym myśmy jakby zakończyli na razie udział nowych państw, nie jest ostatnim. 9 krajów, czyli będą przedstawiciele Ukrainy? Białorusi, następnie Litwy, Bułgarii, Niemiec, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Polski. I Węgier, tak, i Węgier. Już teraz zapraszamy na to wydarzenie. Popatrzmy, co robi pan Piotr Skiba, który także będzie prawdopodobnie na tym jarmarku, prawda? Będzie prowadził warsztaty, lepił. Właśnie, będzie pan prowadził warsztaty, będzie lepił garnki. Te garnki, które tutaj stoją na straganach, to jest między innymi pana dzieło. Trudno się tego nauczyć dzisiaj? No i nie jest to prosty zawód. Jest to ginący fach, ale jest to fach dla ludzi. Także myślę, że tak 2-3 lata i spokojnie można już robić duże garnki. Pan Piotr lepił te garnki na użytek różnych filmów i scenografii tutaj na tym straganie. Między innymi jeden z garnków z winogronem, to jest garnek, który grał w filmie Quo Vadis. Zdradził mi pan Piotr przed chwilą tajemnicę, że to jest fantastyczny zawód, lepienie garnków, dlatego że tutaj naprawdę nie można niczego zepsuć. Jeżeli nie wyjdzie, można spróbować jeszcze raz. Bardzo optymistyczny zawód. Bardzo panom dziękuję.